Nanami-chan i Pablo Ross spotkali się w salonie u Pablo Rossa. Pablo Ross zrobił Nanami-chan 15 albo 18-centymetrowe paznokcie. A następnie Nanami-chan challenge'owana była przez cały dzień jakimiś różnymi zadaniami, jak sobie nimi poradzi, tymi paznokciami w życiu codziennym. Co najśmieszniejsze, na końcu pokazała, jak wyciera tyłek. W tym odcinku sprawdzimy, jak sobie poradzi. Będziemy robić chyba najdłuższe paznokcie na polskim YouTubie. Najdłuższe paznokcie na polskim YouTubie. Nie wiem, jak to sprawdzić. Robiąc jeszcze dłuższe. Ale no nie. On i wtedy to rok nie będą temu, najdłuższe. No on to rok temu nagrywał, no to tak nie możemy zrobić, jak już jest nagrane. No. Kwiez ma nieścisłość, bo w tytule jest, że 18, a w opisie jest, że 15. I teraz pytanie, czy faktycznie będą miały 18 czy 15, może będzie powiedziane w odcinku. Ej, szybki challenge. Wiecie, kim był Pablo Ross, zanim stał się stylistą paznokci? Ekonomistą. Edyta. Czekaj, on to kurde, ja wiem. Ja byłem modelem. Modelem? Edyta, no ty u ciebie szybkość to jest jak powiedzenie do koła. No strzel coś, właścicielem restauracji. Dobra, Edyta wypada. Kelnerem. Wasza trójka była cała w błędzie. Bo nie pasowało. Też coś projektował. Wnętrza, co nie? Nie, meble. O! Właśnie coś gdzieś mi tam się przybiło i teraz tak mówiłem, że projekt, ale teraz czego? Jest taki program Król Paznokci? Tak, jest, i, on tam i on tam występował. Tak, jest taki program. Co to jest Lajka Boss? Znaczy ja tylko kojarzę, że coś takiego powstało, ale nie patrzyłam nigdy. To może serię z tego zrobimy całą, ej. Będziemy dokumentować. Chcecie, widzowie, żebyśmy żadne z nas jeszcze nie widziało. No. Ja tylko o tym słyszałam, że to coś takiego jest, powstało, ale nie oglądałam. Hania, oglądałaś? Paweł, oglądałeś? Przemek, oglądałeś? No Edyta, wiesz, kiedy widziałem telewizję ostatni raz? No. No to właśnie, jak chcecie coś takiego, to napiszcie, jeżeli nudy wieje nudą i nie chcecie, to też napiszcie. Oh my god, to będzie jakaś przeginka. Mamy zrobione pierwsze 4 paznokcie i teraz... Wydaje mi się, że nie trzeba tak wysoko budować apeksu i robić takich wielkich tych paznokci, żeby potem tak dużo piłować. Chyba, że to jakaś taka ekstrawagancka budowa, nie sztylet, tylko jeszcze coś tam będzie żłobione, może, no nie wiem. Tak mi się wydaje, że trochę za wielkie to tam... jest zbudowany. Ej, zrobimy kiedyś, Hania, taki odcinek pazurowy, że ci takiego paznokcia długiego zrobię 15-centymetrowego albo 20-centymetrowego. Na czym oni to przedłużyli? A może to przez to takie grube jest? Bo oni to jakoś, może on to jakoś, czekaj. Najdłuższe szablony, najdłuższe szablony do paznokci. Extreme shape, do ekstremalnego przedłużania płytki w systemie żelowym, akrylowym, no dobra, każdym. Kurde, muszę sobie zapisać, że muszę je kupić. Edyta, całkiem przypadkowo mam tutaj linijkę, którą służy do chustania, ale dzisiaj posłuży do zademonstrowania. Dawaj, 15, 18. 15 centymetrów. I odtąd do góry to jest 15 centymetrów. Tak. Od skórek do góry to jest 15 centymetrów. A daj 18. A 18? Dużej różnicy nie ma. Robi wrażenie. Powiem wam tyle, przy tym Cardi B będzie wymiękać. No dobra, nie są złe, nie są, wydawało mi się, że takie grube, ale czemu takie poszarpane? Ale one chyba jeszcze nie są skończone. No dobra, ale to możesz przedłużyć tak, żeby tu nie było takich poszarpnięć i gór i dolin u góry. No może miał taki żel, nie miał innego żelu, który mu delikatnie spływał i wiesz, taki długi wybudować, to się nie buduje to na go takie, krótko. Na takie długie Edyta, to... No to, Edyta, to na pewno galaretka, ale to by brakło słoiczka, to by musiało być 2 słoiczki. Dobrze, mamy tak dużo akryl-żelu, Hania. Dobrze, że będziesz mi tylko jednego robić. A ty będziesz taki miała paznokieć? Tak. Wtedy tam jest takiego zrobić. Tylko muszę kupić ten szablon najpierw. Przedłużyliśmy, spiłowaliśmy, teraz czas na kolorki i ozdoby! Jo, cię kręca, ale fajne! Ej, czekaj. Trochę jeszcze tam piłowania chyba trzeba, nie? Czekaj. Pani czeka, pani poczeka, pani ale czeka. Ale fajne! Zatrzymujemy się tutaj. Nagrywaliśmy taki odcinek, gdzie ktoś zamówił 20-centymetrowe paznokcie, porównaj je do przyszły. Tych. Było blisko? Było. 20-centymetrowe? I to są 2 centymetry dłuższe od tych, co ma Naomi? Albo 5. No bo w tytule jest 18, wiemy. A w opisie jest 15 centymetrów. Ja stawiam, że miało być 18, ale wyszło po prostu 15. Tak, no bo pracy. Szablony tam były faktycznie 15, ale czekaj, płytka to będzie też centymetr, to a czekaj, 16. Pablo używał tych szablonów, co ty pokazałaś? No nie wiem, czego używał. A to czemu mówisz, że szablony miały 15? No szablony, które ja znalazłam. A, no to... Dobra, patrzmy. I po 6 godzinach ciężkiej pracy, od godziny 11 do godziny 17, mogę wam przedstawić... 6 godzin. Pamiętaj, że w trakcie jeszcze jedli, bo to też było na nagraniu. I nagrania były. Ale szkoda, że tak mało pracy nagrali, kurde. Efekt końcowy, efekt finalny naszych świątecznych paznokci. Szaleństwo.
Patrz, te cyrkonie wielkie. Wow. W takim razie ja muszę założyć buty. Zobaczymy, czy to jest coś trudnego. Moim zdaniem nie, to służy jak łyżka do butów. Edyta, czy ty użyłabyś paznokci jako łyżki do butów? Nigdy w życiu. Nawet takich długich? Złamałyby się. To proszę, przydać się. Dlaczego? Bo nie masz takich długich paznokci. Jaki suchar! Jaki suchar, nie, Hania? Kwestia teraz tego, jak zawiążemy. Oj, to już jest troszeczkę trudniejsza sprawa. Nie, zawiązać to bym też chyba nie umiała. Czekaj. Buty na rzepy. Na rzepy! Albo na gumki, tak jak ja mam. Albo laczki. Ale nie, bo zima w Polsce. Albo laczki. Ale czekaj, to zaraz tutaj obmyślę plan funkcjonowania. Dajemy radę, okej. Teraz trzeba to... No mi wygląda, wiecie, jak to? Jakby się dełkowała, albo na drutach robiła, nie? Dopiero ja teraz otwarłem. To mi wygląda jak coś takiego. Już ci pokazuję, już. Bardzo poplątane. Tak, te sznurówki. To macie zadanie, Edyta, musisz to wyciągnąć. O kurde. A ty to. Czyli... O, dobra. Kto będzie szybszy? Ty czy Naomi-chan? Ty czy Naomi-chan? Ty czy Naomi? Ty czy Naomi? Ty czy Naomi? Ty czy Naomi? Kto będzie szybszy? Nanami. Nie, jak ona się nazywa? Nanami-chan? Czy Naomi-chan? Nanami. Przepraszam, Nanami. Naomi. O, mam! Byłaś pierwsza, czy nie? No. Brawo! Kim jesteś? Jestem zwycięzcą! Guys, zapinałam pasy i mamy pierwszego poszkodowanego! Mój kciuk się złamał! No nie! Kciuk się złamał, a coś tak patrzyłam, że taki jakiś na wolnym brzegu jakby za cienki był? Ale on się złamał na końcówce. No mówię, ja tak, jak popatrz, jak patrzyłam wtedy na... Zaraz ci pokażę z której perspektywy. Na kciuka. O! Tego, czy to jest ta dłoń, to on tu wygląda za cienko. Tu jest grubiej i to powinno nie iść takim wygłębieniem, tak jakby tu było po gdzie prostu... Gdzie za cienko? Tu za cienko ale jest. Ale on się złamał chyba tu gdzieś. No on jest cały tutaj cienki bardzo. Cała długość odtąd, dotąd jest cienki. Czy w takiej sytuacji, jak robisz takie paznokcie, 6 godzin roboty i klientka złamie, to jest wina klientki czy twoja? Czy wina tego, że jest źle zbudowany i powinna może przyjść na reklamację? To chyba zależy od stylisty paznokci, jakie sobie zasady wyznaczy działania usług, wykonywania usług raczej stylisty, bo ewidentnie coś tam nie pykło, że się złamał. Chociaż przy tej długości nie wiem, to zależy od stylisty. Bo to jednak nie jest standardowa stylizacja, standardowa długość. Jest taki długi paznokieć narażony jeszcze bardziej niż tradycyjny tak, do 2 cm powiedzmy tam, czy 3 na złamania. Zacznę od próby otwarcia grzaneczek do zupki. Dała radę! Grzaneczki, ja to czasami bez paznokci długich ciężko, nie? No, czy tylko tak. Ja mam takie problemy? Nie, potwierdzam. To co jest fajne, to, że mogę teraz tych paznokci używać jako sztuczki chyba. Ja chciałbym zobaczyć w tym momencie minę Pabla, że nie było drugiej kamery i minę Pabla, no. Nie? No. Jak jego praca, 6 godzin do tej pizzy albo nawet nie chodzi, mina, nie? Co nie? Jego myśli. To sobie faktycznie teraz pomyśla. Co ty tymi, ja tu te cyrkonie kleiłem, a ty tymi ciekawe, czy wszyscy ustalali, że wiesz, a zrobimy taki pomysł do pizzy, włożę te paznokcie, czy dało mi na nami, to zrobiła tak, że tak na spontan. Ja mówię, że spontan. Ja mówię, jak że spontan. Jak ty byś się poczuła, gdybyś taki challenge robili, gdybyś mi zrobiła takie paznokcie? Chodź, zrobimy nie jeden, całą rękę. Obchwycimy, nagramy cała sesja, nie? I dopiero. No, i ściągnę. Znaczy nie, skrócimy. Ja się zgadzam na to wszystko, to kiedy bo wiem, że do tego nie dojdzie nigdy. Dojdzie! Czekaj. Ja potrzebuję niech to zaplanuję. 2029 rok, tak? A na pewno. Wolisz w styczniu czy w szablony. Grudniu, Edyta? Nie. Szablony trzeba kupić długi. Ja takie coś chcę zrobić. 6 godzin, Edyta. W twoim wykonaniu to będzie miało 3 dni. Przy kamerach. Challenge accepted. Ale jeden paznokie 3 dni. Tak. Nie. Challenge accepted, że się wyrobię... Ja nie ufam ludziom, którym ręka się wygina w drugą stronę, nie ma ich prostych, nie? Czekaj. O teraz! Zobaczcie ten kadr, nie? Mutant. Trochę tak. Wiem, że to niehigieniczne. O kurde! Jakby jej brakło z pizzy, nie?
to jeszcze z palca se zliżę, znaczy z paznokcia w sumie. Także moi drodzy, to jest może dziwne, ale robię miniaturkę na vlogmasa, który był wczoraj. I właśnie zamierzam to serio zrobić z tymi paznokciami. Zobaczymy jak mi pójdzie, ale... No popatrz jakie ma umiejętności. No. Trochę mi to się kojarzy z takimi filmikami Level Azjata. Chociaż na twarzy nie mam ostatnio zbyt dużo, jak widzicie, to jednak mam pomalowane rzęsy, brwi, mam podkład i trzeba to jakoś zmyć. Radzi sobie duży wacik, bo mogła go tak tutaj dać, bo mniejszy to by jednak musiała opuszkami, nie? To, a jak jest taki duży, to całą dłonią daj radę. Ja cały czas jak patrzę, jak ona się kremuje, nie, to się boję, że sobie do oka tym pazem żgnie. Macie też tak, że tylko tak czekacie, kurde, żeby sobie nie do oka nie wsadziła. Dobra, teraz spodnie. Spodnie chyba będą łatwiejsze, tak mi się wydaje, bo co ja mam tutaj używalne? O kurde, spodnie były najgorsze. Jak, bo normalnie tak chwytasz, nie? Żeby podciągnąć, ale jak nie możesz chwycić... Najgorsze są leginsy. Leginsy? Albo rajstopy, ubierz rajstopy w takim nie, pas. Leginsy. Rajstop nie ma szans chyba. Taki ciasny nie. Leginsy. Chyba najgorsze z tego wszystkiego, co ona może zrobić, nie? To się wywrócić w tych paznokciach. O, no tak jak ta dziewczyna. Gdzieś to widzieliśmy. Co się biła. Tak. No. No to nie będzie trudne chyba. Ja to normalnie bokiem zapinacie. Guziczek. Kurwa, ale se dała radę fajnie. Na nami, poziom Azjata. Normalnie wszystko wymiata. Ja nie mam ręki, kulka leży. Jak ja mam go wyciągnąć? Czekajcie, jest! Szukanie czegoś w torbie, o nie! Torba to jest po prostu dziura bez dna. No to bym miała problem. Jakoś tak bym musiała łapać, nie wiem. Jest na to prosty sposób. Takie szczypce sobie wziąć, takie... Wysuć wszystko i wyciągnąć potem woli na nowo. Wkładać na nowo, chyba że na stół, a potem tylko... Cześć, ile mają gotować się pierogi? Matko, pierogi? Wypłynięcia 4 minuty. Dobra, woda musi się gotować przede wszystkim, tak? No. Obym siebie widziała, nie? I do mamy. Mamuś, a jak się robiło te coś tam, nie pamiętam, coś dzwoniłam. Zawsze, zamiast to zapisać w jednym miejscu i zawsze wiedzieć, nie? To ja zawsze zapomnę, gdzie to zapisałam albo nie zapisałam i zawsze o to samo dzwonię do mamy, nie? Byłam wielokrotnie w toalecie i na jedynce, i na dwójce paznokcie są czyste, w ogóle się nie pobrudziły, także... Nie martwcie się, dałam sobie radę. My skończyliśmy oglądać tego vlogmasa, a wy napiszcie w komentarzu, czy lubicie oglądać vlogmasy, a jak tak, to czyje. Pa.